Janusz Gortat to wielokrotny mistrz Polski wagi półciężkiej. Słynął z doskonałej techniki, preferował walkę w obronie. Podczas Forum Boksu Olimpijskiego został nagrodzony medalem. Nagrodę w imieniu ojca odebrał Robert Gortat. Jak wspomina walki swego ojca i jakim tatą był dla niego? Pytamy Roberta. Na Forum Boksu Olimpijskiego, które się odbyło pierwszy raz, zostali zaproszeni wszyscy olimpijczycy, wszyscy najważniejsi zawodnicy, kiedyś boksowali w kadrze Polski, są trenerami. No naprawdę super impreza, miałem przyjemność odebrać przez ministra wręczony medal na 100-lecie odrodzenia Polski. No, bardzo miła niespodzianka, także super. Tata był dwukrotnym brązowym medalistą olimpijskim, Montreal i Monachium, 72-76, wicemistrzem Europy w Belgradzie 73, sześciokrotnym mistrzem Polski. Wicemistrzem w Olimpii, nie będę liczył. Trudno powiedzieć, że był dobrym ojcem, bo ciągle był na wyjazdach. W domu był, że tak powiem, rygor. Tata był oprócz tego, że był sportowcem, jeszcze wojskowym. Także zasady pewne były i trzeba było ich przestrzegać. A zawodnikiem, no to ja tak nie pamiętam taty walk, byłem zbyt mały na to. Natomiast tylko z tego, co słyszałem, że tata dysponował dobrym refleksem, bardzo mocno bił. To mogę potwierdzić, bardzo mocno bił. Pamiętam, jak sparował z Andrzejem Gołotą, który sobie też nie mógł z nim poradzić. Potem byliśmy my, moja grupa wiekowa, że tak powiem, no u nas było też paru zawodników w wyższych kategoriach wagowych, też tam toczyli sparingi z tatą, niestety sobie nie potrafili poradzić. Także no, może nie był jakimś wirtuozem techniki, natomiast był bardzo dobrze wyszkolony technicznie i bardzo mocno bił z kontry. Mojemu tacie to przede wszystkim życzę zdrowia, bo no, niestety wiek i wiele lat kariery sportowej zostawiły, że tak powiem, plamy na organizmie, więc tutaj zdrówko jest najważniejsze i tego mu życzę, a wszystkim pozostałem tak samo, zdrowia, szczęścia i spełnienia ze swoich dzieci.